Drodzy Państwo, serdecznie Państwa witamy. Państwo doskonale znają obiad, ale przede wszystkim ja chcę powitać gościa specjalnego, Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi. My z Hanią byliśmy jedną kadencję w Sejmie, natomiast później pani prezydent wybrała Łódź. I oczywiście, a ja Wrocławek w 2014 roku. Także bardzo się z tego cieszymy, bo my dzisiaj się chwalimy tym, co w procesie rewitalizacji udało nam się zdziałać. Byliśmy w Centrum Wsparcia Społecznego na spotkaniu z seniorami. Teraz jesteśmy w skarbcu fajansu, w interaktywnym centrum fajansu, którym się chwalimy. Ja pani prezydent opowiedziałem historię, jak udało się odzyskać ten obiekt i w jaki sposób przywróciliśmy ten obiekt mieszkańcom i przede wszystkim umieściliśmy to, z czego Wrocławek jest znany, bo to jest powiedzmy taka kwestia wizerunkowa, na której nam zależało, żeby fajans po prostu powrócił i stał się taką wizytówką Wrocławka i myślę, że już nam się to udaje. Jak czas pozwoli, pojedziemy jeszcze do naszego centrum rewitalizacji przy kamienicy 3 maja 18. Wiemy, że pani prezydent w ramach rewitalizacji Łodzi bardzo wiele zrobiła, znamy przecież doskonale ulicę Piotrkowską i ten sukces, który jest z tym związany, wiele obiektów zrewitalizowanych, także też nie ukrywam pani, że wzorujemy się na tych działaniach, które wy podjęliście i które po prostu przyniosły bardzo konkretny efekt, a dzisiaj po prostu chwalimy się tym, co udało nam się. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję, witam Państwa i bardzo się cieszę, że miałam przyjemność przyjechać do Waszego pięknego miasta, bo faktycznie ono bardzo się zmieniło i to pokazuje jedno, jeżeli jest kontynuacja, jeżeli jest siła, determinacja, to jest szansa zmieniać wszystko, a to są trudne tematy, szczególnie jeśli chodzi o miasta, które faktycznie mierzyły się z upadkiem, mierzyły się z upadkiem przemysłu przede wszystkim, bo jesteśmy obydwa miasta, nasze miasta są miastami typowo poprzemysłowymi. My nadal chcemy ten przemysł utrzymywać, bo on jest bardzo ważny, bo są nowe miejsca pracy, dobre miejsca pracy, które pandemia pokazała, że bez powrotu przemysłu do Europy trudno będzie myśleć o normalnym rozwoju naszej Europy. W związku z czym to jest bardzo ważne, ale żeby zapewnić możliwość życia ludziom na określonym poziomie, trzeba rewitalizacji. Ja tu jestem pod wrażeniem tego, co robi pan prezydent, bo faktycznie mamy bardzo podobne projekty, ale tu energia i zakres ten tematyczny, szczególnie miałam możliwość zobaczyć Centrum Wsparcia, które jest szczególnie z mieszkaniami, które służą, że tak powiem, powrotom mieszkańcom z domów pomocy społecznej. To jest bardzo właściwy kierunek i fantastyczna rzecz, że to się dzieje. Nie, to, że dzieje się to w dużych miastach, to jest naturalne, ale że również w trudniejszych miastach też rozumieją, jak ważny jest aspekt społeczny. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa budynku, technicznie budynku. Dokładnie. To przede wszystkim społeczny proces przemian i lepsza jakość życia dla tych, którzy w tej rewitalizacji uczestniczą. Kultura to jest z kolei to, co nas uskrzydla, co nas podnosi, co podnosi nam wartość naszego życia, ale przede wszystkim coś, co daje mieszkańcom też poczucie dumy z miasta, co też jest bardzo ważne. Dlatego ja jestem pod wrażeniem tych wszystkich zmian, które dokonał pan prezydent. Kibicuję gorąco i za państwa pośrednictwem bardzo proszę, nie zaprzestawajcie tych zmian. Dajcie szansę, żeby pan prezydent dalej te zmiany kontynuował, żeby mogła znowu przyjeżdżać do pana prezydenta i podglądać jego pomysły, bo naprawdę te pomysły są spektakularne i warto wymieniać się dalej tymi naszymi doświadczeniami. A ponieważ mamy swoją ścieżkę parlamentarną, więc myślę, że też bardzo ważne jest, żeby mieć też ten aspekt linku w tej chwili z rządem, bo po tych latach, kiedy faktycznie... Bardzo wiele się w końcu zmieniło. Tak? Tak, samorządy były na bocznym torze i były traktowane bardzo po macoszemu, to jest mało powiedziane. Teraz jest szansa, że znowu dostrzeżemy, jak ważny jest samorząd dla nas, dla mieszkańców, bo każdy z nas jest częścią samorządu. Każdy samorząd to mieszkańcy, więc każdy z nas jest jego częścią. Dlatego tak ważna jest w tej chwili i kontynuacja tu i przede wszystkim możliwość wreszcie posiadania rządu, który będzie wspierał samorządy, więc myślę, że i ta kadencja pozwoli na jeszcze większy zakres zmian, koniecznych zmian, których na pewno oczekują włocławianie, czego ja z całego serca i panu prezydentowi i włocławianom życzę. Także drodzy Państwo, my jesteśmy samorządowcami, doskonale wiemy, co przez ostatnie 8 lat się wydarzyło.
przede wszystkim w zakresie finansów samorządowych i oczywiście całej otoczki, kwestia praworządności, przestrzegania prawa i tak dalej. Przedwczoraj mieliśmy, we Wrocławku gościliśmy ministra finansów Andrzeja Adamańskiego, także też rozmawialiśmy o finansach samorządowych, także jesteśmy przekonani, że w tej kwestii się bardzo wiele zmieni. To już się zmienia, jest już Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, pracuje ze stroną rządową, z Ministerstwem Finansów i są już określone nowe ramy funkcjonowania samorządu, czyli stabilność, bezpieczeństwo dopływu środków, nie uznaniowość, tylko tak, żeby znowu samorządy same zarządzały swoimi potrzebami i też finansami. Jesteśmy, wczoraj mieliśmy taki historyczny moment, 27 miliardów, najwyższy przelew, który trafił do Polski z Unii Europejskiej. I z panią prezydent mamy świadomość, że tego czasu jest bardzo wiele, bo na KPO mamy 2 lata, na fundusze strukturalne z Unii Europejskiej troszeczkę więcej, ale niewiele więcej. I my po prostu musimy to wszystko wykorzystać w takim, można powiedzieć, ekstraordynaryjnym, błyskawicznym czasie. Ale dlatego tak ważna jest kontynuacja. Właśnie. Dlatego, bo nie będziemy się uczyć, tylko trzeba kontynuować jak najszybciej i jak najwięcej czerpać z tej teraz olbrzymiej studni, w której są duże ilości środków również dla samorządów przede wszystkim. Czy państwo mają jakieś pytania? Tak, ja mam bardzo pytanie. Agnieszka Masza, Ogólski Radio PIK, do pani prezydent najpierw. O rewitalizację, skoro o tym mówimy, to jest też nośny temat we Wrocławku, również w kampanii wyborczej, jesteśmy przed drugą turą. Pani przepis na dobrą, skuteczną rewitalizację, jaki jest? Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, rewitalizacja to nie tylko mury, to co jest w murach i jaki efekt da to przede wszystkim społeczności lokalnej, czyli przede wszystkim rewitalizacja społeczna, tworzenie nowych narzędzi, dawanie tej niejako wędki potrzebującym, żeby również mogli przejść proces rewitalizacji społecznej. Czyli to, dla mnie to jest podstawa. My stworzyliśmy, tak jak i pan prezydent, specjalne biuro do spraw rewitalizacji, gdzie najważniejszy był kontakt z mieszkańcem, najważniejszy był kontakt z potrzebującymi, z tymi, którzy będą musieli przenosić się w związku z rewitalizacją budynku w inne miejsce, którzy będą musieli zmienić swój tryb życia. My chcemy zmian na lepsze, ale boimy się tych zmian. W związku z czym rewitalizacja to też dla mnie osobiście sposób takiego przeprowadzenia zmian w mieście, żeby nikt nie poczuł się wykluczony, żeby nikt nie został pominięty. Wprost przeciwnie. Mamy włączać potrzebujących, którzy nie zawsze radzą sobie w życiu codziennym, tak żeby faktycznie przywrócić normalne relacje, normalne funkcje społeczne. To jest dla mnie rewitalizacja i tym się kieruję, realizując swoje projekty. My przeprowadziliśmy w trakcie rewitalizacji, przeszło 2,5 tysiąca rodzin. Bez żadnego konfliktu, bez żadnej animozji, bez żadnych problemów. Jednocześnie rewitalizując budynki, wprowadzamy tam wszędzie konieczne funkcje społeczne, kulturalne, tak jak robi to pan prezydent. I to jest najważniejsze. To nie chodzi o to, żeby wybudować prosto, zrewitalizować budynek, tu chodzi o to, żeby tchnąć nowe życie, nową jakość w ten budynek poprzez ludzi, którzy będą mogli korzystać z tej przestrzeni, czyli i gospodarczo, aktywności przedsiębiorcze, i społecznie wszelkiego typu aktywności wspomagające osoby wykluczone, czy to z uwagi na wiek, czy to z uwagi na inne problemy, również wspomaganie osób, dzieci wychodzących z domu dziecka, z pieczy zastępczej. To są wszystkie aspekty konieczne, żebyśmy mówili o rewitalizacji, a nie tylko o odnowie budynku. Panie prezydencie, priorytety dla rewitalizacji we Wrocławku na kolejne lata to? Tak jak pani prezydent powiedziała, drodzy państwo, my realizujemy swoją rewitalizację krok po kroku. Zaczęliśmy oczywiście od własności komunalnej, bo to jest najprostsze. Natomiast czeka nas długotrwały niestety proces regulowania własności, bo bez tego się nie da. Czy te przeprowadzki rodzin też będą u nas wśród? Tak, oczywiście. No, państwo wiedzą, że w tej chwili jest budowany blok, 2 bloki socjalne przy ulicy Toruńskiej z myślą właśnie o przeprowadzkach tych ludzi właśnie z tego centrum. Chcemy wprowadzić tutaj nowe zupełnie funkcje. Tę ulicę przywrócić miastu, bo państwo wiedzą, że jesteśmy przed procesem tworzenia z ulicy 3 Maja Wonerfu i kolejne dopłaty do, bo my również, pani prezydent, realizujemy tutaj taki program dopłat do modernizacji kamienic prywatnych. Co roku dajemy określone pieniądze, dajemy przedsiębiorcom prywatnym, żeby rewitalizowali swoje kamienice. Blokujemy tutaj funkcje społeczne. Mówiłem o Filharmonii tutaj na ulicy 3 Maja.
3 maja 18 tę kamienicę przywróciliśmy do życia i kolejne tego procesu, tego typu procesy będą miały miejsce w najbliższej przyszłości. To może ja jeszcze dodam jedno, że w ramach pieniędzy, w ramach KPO, jak również Funduszu Spójności, bardzo istotne jest, że w tej chwili będą mogły również i wspólnoty, i prywatni inwestorzy czerpać środki na rewitalizację swoich budynków. Także nie tylko już obiekty komunalne, należące do miasta, ale również wsparcie dla kapitału prywatnego i dla wspólnot, co na pewno nie jest bez znaczenia. Też liczymy po cichu, że po zmianie ustawy rewitalizacyjnej cały czas od pewnego czasu mówi się o funduszu rewitalizacyjnym centralnym. Czekamy na to. To jest nasz wspólny cel. Tak, bo my korzystamy z własnych środków budżetu miasta, natomiast czekamy na fundusz krajowy, fundusz centralny, gdzie będziemy mogli zgłaszać swoje projekty i realizować. I będzie to ogromny ukłon rządu w stronę samorządów i po prostu liczymy też na te środki, no bo wiedzą Państwo doskonale, że te środki są niezwykle istotne. Pani Prezydent, Pani została wybrana na 4. kadencję w Łodzi. Nasz Pan Prezydent walczy o 3. kadencję. Jakie Pani miałaby dla niego rady na te ostatnie dni tej kampanii? Nie poddawać się, walczyć, rozmawiać z błogosławieniami. To jest najważniejsze. Nie spędzać tego czasu z szacunkiem przy biurku, tylko faktycznie wyjść wśród mieszkańców, a widzę, że Pan Prezydent to fantastycznie potrafi. Widać te emocje, które go łączą z spotykanymi po drodze już mieszkańcami. Przed tą drugą turą Pani jest nie tylko we Włocławku, ale też była Pani na przykład ostatnio w Łowiczu. Jak Pani czuje się jak taka marka koalicji, która wspiera, dodaje popularności tym prezydentom, którzy właśnie o drugą turę teraz, o wygranie drugiej tury walczą? Staram się wesprzeć prezydentów, którzy walczą. To jest chyba pierwszy taki przypadek w historii od dawien dawna, gdzie tylko ze 107 miast prezydenckich zostało wybranych tylko 47 prezydentów, jeśli chodzi o te największe. Jeśli chodzi o pozostałe miasta, tam gdzie mamy burmistrzów i wójtów, tam też jest bardzo, bardzo, to jest 1/3 nadal jest niewybranych, zmierzy się w drugiej turze. Więc staram się wspomagać tych, do których mam zaufanie, którzy wiem, że na pewno czynili dobrze i będą, bądź będą czynili, jak w przypadku Łowicza na przykład, to jest nowy kandydat, którym od wielu lat współpracuję na innej niwie, ale wiem, że będzie gryzł ziemię i będzie walczył o swoją małą ojczyznę, tak jak to robi Pan Prezydent, więc nie wszędzie na pewno dojeżdżam tam, gdzie wierzę, że warto wesprzeć kandydata, bo ma w sobie to coś, co w samorządzie jest bardzo istotne. A jak Pani zauważyła, jako może nie matka, ja już się śmieję, że jestem jedyna... Ja się śmieję, że jestem dinozaurem samorządu, bo już w tej chwili coraz... jestem, że tak powiem, w pierwszej z dziesiątce chyba włodarzy tych przynajmniej dużych miast prezydenckich, którzy mają najdłuższą kadencję, jeśli chodzi o samorządową kadencję i staram się swoją wiedzą, doświadczeniem, tą marką wspierać kandydatów faktycznie. Mnie bardzo zaciekawiło to, co Pani powiedziała o rewitalizacji w Łodzi, że udało się przenieść tych mieszkańców bez żadnych konfliktów. Wydaje się, że w całym procesie rewitalizacji to jest taki punkt, który może powodować najwięcej jakichś konfliktów, tak. To jest duże i takie bardzo mocne słowo. Czy Pan ma jakiś patent, albo czy Pan obawia się, jak to będzie we Włocławku w tym właśnie procesie? Ja już powiem, jak to zrobić. Bardzo prosto. Okay. My stworzyliśmy funkcję latarnika i gospodarza. Dokładnie. I to oni załatwili całą sprawę. Łącznie z tym, że oni ustalali z mieszkańcami, jak i gdzie chcieliby się przenieść. Później szukaliśmy mieszkań, które by odpowiadały im standardom, a później na sam koniec uczestniczyliśmy w przeprowadzce, przenosiliśmy, organizowaliśmy firmę, która przywoziła, pakowaliśmy, rozkładaliśmy. To wszystko pomagaliśmy tak, żeby to przeszło jak najmniej. Znajdowaliśmy nowe szkoły dla dzieci, przedszkola, żłobki, tak żeby te osoby jak gdyby miały to wsparcie od początku do końca. Mhm. Znaczy dobrze rozumiem, że w przypadku Włocławka to jest taka różnica, że to są nowo wybudowane bloki na obrzeżach miasta. Wy nie sytuowaliście mieszkańców na obrzeżach, tylko w miejskich kamienicach już wcześniej wyremontowanych, czy to było inaczej? Różnie. My mamy nasz rozkład, jeśli chodzi o mienie komunalne, Łódź jest bardzo rozległa i bardzo duża. I mamy ich w centrum, ale mamy też na obrzeżach miasta, mamy bardzo dużo domów, budynków, kamieniczek, mniejszych, większych i wszędzie tam, gdzie potencjał tego miejsca sprawiał, że można było ludzi umieścić, tam przynosiliśmy, proponowaliśmy.
część osób zdecydowała się na przykład zrezygnować z jakiegokolwiek, przeprowadzili się do rodzin, żeby wrócić po rewitalizacji w to samo miejsce. I tak mamy bardzo dobrą skuteczność, bo mamy przeszło 30% osób uczestniczących w tym procesie przemian, wróciły do swoich miejsc zamieszkania, chciały wrócić do swojego miejsca i daliśmy im tą szansę absolutnie. Dlatego też u nas, drodzy Państwo, budownictwo na wynajem. Przecież Państwo doskonale wiedzą, że wielu mieszkańców, którzy korzystali z mieszkań komunalnych, otrzymało nowe, nowiutkie mieszkanie, mieszkania czynszowe, tak, 432 mieszkania, wielu mieszkańców, najemców komunalnych zostało zakwaterowanych właśnie tam. Dlatego ten proces realizujemy, przecież Państwo wiedzą, nie mówię tutaj o ulicy Toruńskiej, gdzie są typowe mieszkania socjalne, na które też mamy pomysł, ale będziemy budować kolejne w ramach budownictwa w takiej formule, jak u nas na celulozowej, ale także i budownictwa w ramach SIM-ów, czyli dawnych TBS-ów, czyli mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności, co jest też ukłonem w stronę, powiedzmy, tych ludzi, którzy nie mieszkają we Wrocławku, a chcieliby się przeprowadzić. Albo tych, którzy wpadają w lukę tak zwaną kredytową. No właśnie, dla nich budujemy w tej chwili. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy.